Najwyższym bytem są idee, rzekł Platon, a wszystkie rzeczy i zjawiska to tylko cienie idei. Tak pamiętam to kiedyś, bo jeszcze w liceum bardzo lubiłem czytać Platona. Więc kilka słów o idei dzisiaj. Mianowicie, no idee są piękne, bo przeżywają nawet nas wszystkich i chciałbym po prostu stworzyć coś, co będzie na tyle wielkie, na tyle głośne, że będzie o nas po prostu, będzie petarda taka, żeby wszyscy będą o nas mówili. Będą wiedzieć o nas buchmacherzy, będziemy przy tym fantastycznie zarobieni i marzy mi się coś o zbudowaniu czegoś więcej z wami, niż tylko po prostu zarobienie hajsu. Marzy mi się tak naprawdę jedna wielka korporacja, w której będziemy brali wszyscy czynny udział, zaczynając oczywiście od czegoś małego, ale potem będzie to coś wielkiego. Będziemy mieli swojego buchmachera, będziemy po prostu mieli możliwość sami funkcjonować na rynku i sami tworzyć możliwości. Mam przy tym w głowie coś, co tak naprawdę już opatentowałem. To jest projekt GameLab. Stąd się wzięła nazwa mojej firmy GameLab. Projekt, który po prostu stworzyłem 4 lata temu podczas pandemii. Siedziałem, analizowałem i trafiłem w samo sedno. Trafiłem w coś, czego nie ma na rynku i to coś, żeby zbudować, wymaga olbrzymiego trudu, nakładu sił, wielu ludzi. Oczywiście też pieniędzy, ale pieniądze to akurat zdobędziemy bardzo łatwo. Też i wy zdobędziecie dzięki temu projektowi BookieCoin, ale to jest dopiero początek. Początek czegoś naprawdę wielkiego. Chcę was zaszczepić ideą zbudowania wielkiej firmy, w której każdy z was będzie posiadał swój udział, mniejszy lub większy, czynny lub bierny. To wszystko wymyśliłem, wszystko oparte jest na liczbach, na matematyce. Nie każdy z was tą matematykę rozumie. Ja to wiem, bo mam do czynienia z ludźmi, których uczę tego wszystkiego. Dlatego też prowadziłem możliwość czynnego i biernego udziału w moim projekcie BookieCoin. Bierny udział to jest po prostu samo uczestnictwo, posiadanie BookieCoina, mojej marki, część udziału w moich projektach, w moim umyśle, w moich pomysłach. A część czynna to jest już bycie wewnątrz tego projektu, operowanie tym wszystkim i budowanie ze mną czegoś wielkiego. I tutaj wyszedłem, po raz pierwszy wyszedłem z możliwością dla was wszystkich. Nie tylko dla osób wewnątrz mojej grupy, ale dla was wszystkich. Dla was wszystkich, oczywiście z każdym indywidualnie musiałbym przeprowadzić rozmowę i tutaj jakby to powiedzieć, zagwarantowałem sobie ograniczenie pewne. To ograniczenie wynika po prostu z przyczyn głównie logistycznych, ale też i tak jakby, żeby nie wprowadzić chaosu, tak? Bo przy zbyt dużej liczbie osób traci się kontrolę nad tym wszystkim, tak? Więc stąd pomysł jest 200 osób. Początkowo miało być to 64 osoby, natomiast zanim jeszcze wystartowałem z projektem, już mnóstwo ludzi do mnie napisało. Więc zwiększyłem to ograniczenie do 200 osób. 200 osób będzie mogło wziąć udział w tym projekcie i razem stworzymy coś naprawdę wielkiego. Z czegoś niewielkiego, z bardzo niewielkiego nakładu własnego stworzymy coś naprawdę wielkiego. I to dzięki wam i mojemu umysłowi. Chciałem się z wami podzielić tym swoim pomysłem. O GameLabie, o moim projekcie, który nazwałem GameLab, a później tak nazwałem swoją firmę GameLab, opowiadałem już buchmacherom. Miałem rozmowy wewnątrz firmy z właścicielami buchmacherów. Konkretnie chodzi o stworzenie pewnej platformy GameLab, którą to po prostu opatentowałem.
Rozpisałem, wykupiłem sobie tak jakby nie prawa autorskie, tylko to się nazywa, bo to też nie jest patent, tylko to się, jak to się nazywa? Kurczę. Nie prawa autorskie, nie patent, tylko próbuję sobie przypomnieć, jak to się nazywa. To już było 4 lata temu, ale generalnie jestem coraz bliżej zrealizowania tego, zbudowania tej platformy. Mało tego, wiem, że to poszłoby w świat. To byłby polski projekt, wielki projekt, który tak naprawdę bookmakerzy by od nas kupowali na potęgę. To jest idea, która jest w tym momencie malutka, ale wszystkie idee, które powstały, kiedyś były malutkie. Mało tego. Mogę się pochwalić tym, że wiele rzeczy przewidziałem. Przewidziałem, co będzie. Nazwałem nawet platformę, co będzie. Kiedyś, tworząc zamysł platformy połączenia Facebooka, Kurnika, bo wtedy to jeszcze był bardzo popularny Kurnik. Nawet nie Facebook dopiero raczkował, znaczy w Polsce nie był Facebook popularny, ja przynajmniej znałem tylko naszą klasę. Kurnik, Betanwin, bo tak się nazywała kiedyś firma Bwin, teraz kiedyś Betanwin. To były trzy rzeczy i czwarty to był Onet.pl. Niby zupełnie portale nie mające nic wspólnego ze sobą, a jednak wszystkie cztery portale miały jedną cechę wspólną. Tą cechą wspólną są emocje. Emocje. Bo wszystkie cztery portale generalnie opierały się o jednej, na jednej podstawie. Emocji osoby, która tam wchodzi. Bwin oferował emocje związane z graniem, wygrywaniem, przegrywaniem, czyli czysto hazardowe emocje. Onet proponował emocje związane z czytaniem wiadomości pod tytułem różne tam, jedni lubią sportowe, inni politykę, jeszcze ktoś inny się interesuje modą, a jeszcze ktoś inny jakimiś tam kryminalnymi wzmiankami i tak dalej. Generalnie to wszystko są emocje. Trzeci portal, o którym wspomniałem, Kurnik, oferował gry, szachy, WhatsAppy, jakieś tam inne gry, 358. Generalnie wszystkie wiązały się z rywalizacją, rywalizacja i emocje. I czwarty portal, tak jakby związany ze społecznością, z nawiązywaniem kontaktu z ludźmi, przeżywaniem tego, co u kogoś innego, przeżywaniem tego, jak reagują na posty inni ludzie, własne posty, tak jakby to też wszystko związane jest z emocjami. I wtedy właśnie stworzyłem projekt Co Będzie, którego nie zrealizowałem. A potem obserwowałem, jak właśnie nasza klasa początkowo, później Facebook, to było już lata temu, już nawet nie pamiętam, który to był rok. Nawet wykupiłem domenę cobędzie.pl, tak nazwałem tą domenę i ten pomysł, który miał te wszystkie cztery portale jednoczyć ze sobą i stworzyć jeden taki portal łączący te wszystkie właśnie cechy wspólne. I powiem wam, że siłą rzeczy ewolucja, sama ewolucja, nawet Facebook czy nasza klasa wcześniej ewoluuje. Wszystko ewoluuje. I generalnie Onet zaczął tworzyć, iść w kierunku, w tamtych czasach, w kierunku czatów różnych i tak dalej, czyli w kierunku jakby Facebooka zaczął trochę skręcać, pobierać troszeczkę z tych części. Facebook w kierunku Onetu, czyli zaczął publikować wiadomości, zaczął publikować różnego rodzaju, prawda, no dzisiaj robimy sobie, na przykład szukamy wiadomości, co się dzieje na świecie, już nie tylko na Onecie, czy w wirtualnej Polsce, tylko wchodzimy sobie na Facebooka i na Facebooku również czytamy sobie, co się dzieje na świecie. I tak generalnie te wszystkie cztery portale, one mają coś ze sobą wspólnego, ja to nie chcę wam zdradzić szczegółów, ale po prostu zbudowałem w jedną całość. I powiem wam, że to
przez lata obserwowałem, jak to wyewoluowało do tego stopnia, że w tym momencie na przykład na Facebooku i mamy igry, czyli mamy rywalizację i społecznościowe sprawy mamy tak ze sobą i wiadomości mamy ze sobą i nawet elementy hazardowe też są na Facebooku. Więc połączenie tego wszystkiego już tak naprawdę Facebook bardzo szybko ewoluował, to za sprawą po prostu zwyczajnie tego, jak działa rynek. Magia rynku jest niesamowita. Natomiast wracając do mojej idei teraz, tej idei GameLabu, idei po prostu własnej platformy buchmacherskiej, do której będę chciał Was zarazić, do osób, które będą chciały w tym wziąć udział, w czymś, co będzie wielkie, coś, co będzie po prostu olbrzymie i będzie można mieć w tym po prostu udziały, to oglądajcie mnie na bieżąco. Będę mówił po trochu, coraz więcej Wam powiem wszystkie szczegóły, a kiedyś będziecie wspominać to, bo to będzie coś wielkiego. Ja jestem o tym przekonany. To, co wymyślam, się realizuje. Wiem o tym, wiedzą to osoby, które są ze mną blisko. Jeżeli też chcecie brać w tym udział, oglądajcie mnie i odzywajcie się. Pozdrawiam Was serdecznie. Hej.